7 kwietnia, jak co roku, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Na 2024 rok Światowa Organizacja Zdrowia WHO obrała hasło Moje zdrowie, moje prawo. No, hasło bardzo szerokie, ponieważ każdy z nas ma jedno zdrowie, jedno życie i powinniśmy o to zdrowie i nasze życie bardzo dbać, ale też musimy pamiętać o tym, że mamy pewne prawa. I tutaj właśnie Światowa Organizacja Zdrowia skłania się ku temu, aby zaapelować do wszelkich organizacji, do polityków, do tych możnych i władnych tego świata, żebyśmy się właśnie pochylili nad tym problemem związanym ze zdrowiem. 140 krajów na świecie zadeklarowało w swoich konstytucjach prawo człowieka do dbania o zdrowie, ale niestety nie zawsze jest to wypełniane i wiemy o tym, że dostęp do pomocy, do opieki zdrowotnej na świecie jest szalenie utrudniony. Oczywiście generują to różnego rodzaju kataklizmy, wojny, trzęsienia ziemi, chociażby tak jak teraz w Tajwanie, prawda? Różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, katastrofy. W związku z tym ludność jest pozbawiona tej opieki zdrowotnej, ale również zanieczyszczenie powietrza. Trzeba powiedzieć, że to zanieczyszczone powietrze zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zabija. Pozwolę sobie tutaj spojrzeć, że właśnie zabija życie co 5 sekund. Specjalnie spojrzałam, bo właśnie nawet nie 5 minut, a 5 sekund. W 2021 roku co najmniej 4,5 miliarda ludzi, czyli ponad połowa światowej populacji, nie była objęta podstawowymi usługami zdrowotnymi. Czyli mimo tego, że w tych konstytucjach jest to zapewnione, nie jest to po prostu wypełniane. To również dostęp do świeżej wody pitnej, to jest dostęp do odpowiedniego pożywienia, dostęp do informacji i edukacji, profilaktyki zdrowotnej, bo trudno mówić o zdrowiu, nie ruszając tutaj tematyki właśnie profilaktycznej. Ci ludzie są tego pozbawieni, żyją w bardzo trudnych warunkach i praktycznie to zdrowie ich jest w bardzo trudnym stanie. Także my, mając pewnego rodzaju możliwości, powinniśmy korzystać z tego dobra, powinniśmy wiedzieć, że możemy leczyć się, mamy to prawo i walczyć o to prawo. Bo oczywiście wiemy też, że są pewne trudności i każdy z nas jest pacjentem i spotyka różnego rodzaju utrudnienia. Niemniej jednak sytuacja jest też zupełnie inna, porównując się z sytuacją, która jest też i na świecie. Chociażby patrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie, jaka jest też sytuacja tam z dostępnością do szczepień, do wykonywania testów na HIV/AIDS, do opieki podstawowej, opieki zdrowotnej. Więc drodzy Państwo, moje zdrowie, moje prawo. Szanujmy to zdrowie i szanujmy prawo do tej opieki zdrowotnej. A przecież wiemy, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale również jest to dobrostan i fizyczny, i psychiczny, i społeczny. Więc jak najbardziej dbajmy o to.